Proszę bardzo. Jakby to dyplomatycznie powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, bo ten samochód pewnie też ma jakichś fanów. Opel, no samochód! W sumie dobry, bo spełnia podstawową funkcję samochodu, czyli jeździ. I ma dużo schowków, liczyłem, ma 18 schowków. Tu jest bagażnik. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby ta rączka tutaj była, po co to jest zrobione. Masz klucze? I tak wygląda kluczyk. Taki zwykły, najprostszy, no, prościej się nie da. Wykończony, fajnie. Solidna podłoga, tu schoweczek. Tam wchodzą browarki elegancko i się nie przewalają. A pod spodem mogą kółko. Poza tym mamy jakiś schowek, haczyk. Tutaj miejsce na siateczkę i tutaj taki zamykany schowek na apteczkę. Znowu haczyki i półeczka. Całkiem dobrej jakości, tylko że ona średnio tu pasuje. Jak jest założona, to zawsze jakoś krzywo się ułoży, więc ją odpiąłem. A tu jest fajny patencik. No, bo tak jak złożysz, to tak nie za bardzo się chce składać, więc po pierwsze tu fajnie zagłóweczek. No tak zjeżdża, cyk. Pik, pik. I cyk. Idealna płaska podłoga. Dobry patent, podoba mi się. I solidnie to jest zrobione w ogóle, ładnie. Tutaj ładnie wykończony, nie ma gołej blachy. I leciutko to działa. Co fajne. No. Oparcia są zrobione z fajnego takiego misiowatego materiału. Mięciutki w dotyku, elegancki, po prostu bardzo przyjemnie się to dotyka. A tutaj masz boczek drzwiowy, cały czas masz z tym kontakt. Jest to zrobione, kurwa, z chamskiego plastiku. Kto tak robi? Z przodu już mamy lepszą jakość wykończenia. To jest segment B+, tak naprawdę. Bo ten samochód jest oparty na Corsie. No ale tutaj o, mięciutkie materiały z góry. Fajny taki lakierowany plasticzek. Chromowana klameczka. Tutaj się postarali, chromik dali. To przyjemny w dotyku materiali. Coś tam się ugina pod palcem. No i schoweczek. Jeden, drugi, trzeci. Tutaj na dużą butelkę wody na luzaczku. Widoczność też. No szyby ogromne, przeszklone jest ten samochód bardzo mocno. Co ma... I wadę i zaletę przez to właśnie. Zaletą, no, że jest dobra widoczność, a wada jest taka, że mimo, że chodzi klima, to i tak się ten samochód strasznie nagrzewa. Duże powierzchnie. Szkła to niezbyt dobre latem rozwiązanie. No i tu we wnętrzu, no zobacz. Mięciutko, klapka, schowka. W ogóle fajny jest ten schowek, fajnie jest zagospodarowane miejsce. Natomiast ja mam pewne wątpliwości, czy przy wypadku, jak tu poduszka strzeli, czy pasażer nie dostanie tą klapką w ryj. No to mnie bardzo zastanawia. Teoretycznie, no raczej na pewno nie, ale takie mam wątpliwości. Schoweczek tutaj plastikowy, niczym nie wykończony, ale całkiem pojemny. Mieć ten długopilnik jest luksus. Czego tu wymagać? Ładne tapicerki. W ogóle ładnie utrzymany samochód, bo 37 przebiegów, wygląda jak nowy. Dywaniki, tylko welurki założyć i byłaby baja. Ale ten materiał nawet tu jest miękki, tu ładnie. I tutaj o, ta konsola. Każdy narzeka, że tych przycisków tak dużo i w ogóle jaka lipa. Natomiast jeśli człowiek się tego raz nauczy, to wie, który przycisk później klikać i się docenia to, że każda opcja jest wyciągnięta na wierzch. A nie tam potem zrobił te ekrany dotykowe, kurwa, i trzeba się z tym jebać za każdym razem, żeby opcję jakąś znaleźć. No i co? Schowki? Serio ma 18. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na środku. 7, 8 liczę za dwa cup holder. 9 tutaj z roletką. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. I 18 jest za kierownicą. 18 schowek. To jest schowek, w który jak coś raz wrzucisz, to o tym na bank zapomnisz, bo tutaj się kurwa coś... To jest czarna dziura w samochodzie. Jak tu się coś wrzuca, to nie ma. Ginie, nie istnieje. Kierownica całkiem nieźle leży w dłoniach, spoko ergonomia tutaj tych przycisków. No niestety mamy tutaj egzemplarz bez skóry, natomiast muszę oddać temu plastikowi, że całkiem przyjemny w dotyku i ręce się nie pocą. Zegary, takie klasyczne, oplowskie zegary w tubach. Nie ma tutaj jakby szkiełka. Każdego jednego
zegarka można dotknąć. No, trochę to skrzypi, trochę to lata, ale generalnie wykończenie jest jak na ten segment całkiem w porządku. Nawet tutaj mamy mięciutki materiał. Najważniejszy przycisk w każdym współczesnym samochodzie jest konkretnych rozmiarów. Oczywiście jest to system start-stop. Bardzo podoba mi się podsufitka, bo jest bardzo przyjemna w dotyku. Jakoś tak jak w Audi, w Mercedesie, w BMW. Tapicerowane nawet są daszki, niestety są twarde, ale nadal. Niestety bieda wersja, więc nie mamy podświetlenia. Cykor łapki mięciutko opadające, regulowany punkt pasa, także na plus. Niestety nie mamy miejsca, żeby odłożyć sobie okulary, zatem to jest najlepsze miejsce. Fotele są całkiem wygodne, mają nawet niezłe trzymanie boczne. Tapicerki przyjemne w dotyku. No, nie mam się do czego doczepić. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki segment ten samochód sobą reprezentuje. No bo jakby to było Audi A6, no to fotele do wyjebania. A jeśli jest to miejski crossover, no to do takiego użytkowania codziennego jest ok. No nie jest to premium. Właściwie to... Kurwa, nie wiem, czy nie gorzej niż w Toyocie. Takie odczucie. Dobra, wsiadam tu sam za sobą. Miejsca z tyłu jest naprawdę sporo. Przypominam, że fotel kierowcy ustawiony jest teraz na 1,74 m i ja 1,74 m sam za sobą siadam, bo miejsca jest bardzo dużo. Dziwna jest tylko tutaj ta podłoga, te dziwne wystające elementy troszeczkę jakby ograniczają nam ruch stóp. Nie wiem, dziwne to jest. Natomiast no to już szczepialstwo. Tak jak mówiłem, z tyłu wykonanie naprawdę bardzo mizerne, wszystko z plastiku. Nie ma żadnego nawiewu, nie ma podłokietnika. Kanapa generalnie no jest okej, ale nie spodziewajcie się tutaj jakiejś mega wygody. No i dziwna dla mnie sprawa, że tutaj nie mam gazetownika, czyli tego schowka, a tutaj mam. Dlaczego się to tak robi, nie wiem. Jest to też popularna praktyka w Japończykach. O, luks. Ale klameczkę i chromik wokół dali nawet z tyłu, szacun. Ogólnie do manewrowania jest to bardzo przyjemny samochód. Łatwo się nim właśnie cofa, parkuje, kierownica lekko chodzi, biegi ładnie wskakują na miejsce. Jest ok. Bardzo dużo miejsca tu nad głową, ja to czuję i trochę mi to przeszkadza. Ja lubię być taki zamknięty. Wolałbym tutaj wyższy tunel, właśnie niższą linię dachu. No ale nie można mieć wszystkiego, tak? No, to jest taki samochód. Głośny jest, co pewnie słychać. Jedziemy 40-50 na godzinę, no co prawda po szutrze, ale dużo dociera do nas właśnie dźwięków z podwozia. Chociaż tutaj kabina, jeździłem po ekspresówce i po niemieckiej autostradzie nawet 170 na godzinę tym samochodem. I tutaj wyciszenie, jeśli chodzi o szyby, o górę jakby samochodu, to jest ok. Nie ma problemu, ale od spodu, od drogi jest naprawdę dramatycznie, chyba nawet gorzej niż w Maździe. No i teraz wyjedziemy sobie na asfalcik i będzie właśnie to słychać, że wyciszenie jest takie samo. Po pierwsze słychać silnik, no zobacz, to jest 50 na godzinę. Strasznie wszystko słychać. A opony mamy tutaj Continentale, które no, zużyte jakoś mocno nie są. Nie są też nowe, ale nie są też jakieś super stare, więc wykluczyłbym tutaj opony. Po prostu taka jest charakterystyka tego samochodu. Jest im po prostu głośno. No bo teoretycznie Opel Mokka jest to crossover, ale do miasta. Więc na trasę no średni jest ten samochód. Właśnie ze względu na to, że jest głośny. No i ten silnik tutaj mamy 1.6, 115 koni. Wolno ssąca jednostka z pięciobiegowym manualem, brakuje szóstego biegu bardzo. No nie jest ani dynamiczny, ani cichy, ani kulturalny i nie jest też oszczędny, co najgorsze właśnie, bo w mieście ten samochód trzeba dosyć wyraźnie cisnąć, żeby zachować jakąś dynamikę. I przy mojej nodze spala 11,5 litra w małym mieście do 70 tysięcy mieszkańców, to jest po prostu dramatyczny wynik. Jazda tym samochodem generalnie auto łączy dwa światy, bo jest bardzo mięciutko zestrojone zawieszenie, komfortowe, natomiast jak mamy leżącego policjanta, to nerwowo go wybiera i jest taki, no powiedzmy, skaczący ten samochód. Na zakrętach troszeczkę się przechyla, natomiast gdy już ta masa
się przeniesie na jedną ze stron, no to już ten samochód trzyma i naprawdę można po krajówkach, po krętych drogach jeździć z dużymi prędkościami. I ten samochód ładnie trzyma się drogi. Natomiast wiadomo, to nie sportowiec, żebyście nie pomyśleli, że tym samochodem można sobie poszaleć, bo raczej nie. Szybkie podsumowanie o Plamokki. No jest to samochód, który ma fajnej jakości wnętrze, ładne dla oka, sporo schowków, nawet przestronne, wygodne fotele, fajna pozycja za kierownicą. Nie ma do czego się przyczepić, jeśli chodzi o stronę wnętrza. Zewnątrz wygląda jak wygląda, no, mi osobiście się nie podoba, natomiast no, gust jak dupa, każdy ma swoją. Jeździ to w miarę, tylko ten silnik 1.6 jest mało dynamiczny, ale z drugiej strony będzie bardzo żywotny. Najlepszym rozwiązaniem byłby tutaj silnik 1.4 turbo, 140 koni. I on był bardzo dobry, miał wtrysk pośredni, można było go zagazować, ale niestety był tylko w przedliftach, bo po lifcie zrobili 1.4 turbo, tam 150 kilka koni, wtrysk bezpośredni i coś tam już było nie tak z nimi. Podobno nawet tłoki pękały, ale no, warto sobie poczytać, żeby bardziej zweryfikować te dane. Ja się nie uczę wszystkiego o silnikach, o wadach, zaletach każdego motoru, bo no, nie miałbym do tego głowy, nie mam tyle pamięci, sorki. No nie wiem, ja mam z tym samochodem generalnie problem, bo no, ja nie gustuję w SUV-ach, crossoverach, dla mnie są to wydmuszki, nie samochody. Dla mnie samochód powinien mieć silnik, zawieszenie, jakoś wyglądać, dawać jakieś emocje i radość z jazdy. Nie mówię tu o BMW. Samochód ma być jakiś, a ten jest po prostu zwykły, nudny, poprawny, służący tylko i wyłącznie do przemieszczania się z punktu A do B, do pracy, na zakupy, na wakacje. Nuda, lipa.